Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na przedpremierowym pokazie filmu Jana Komasy Boże Ciało. Jest ze mną Piotr Sobociński, operator, operator kamery. Jesteś genialnym twórcą właśnie tych zdjęć. Powiedz mi, jak przebiegała praca? Przygotowywałeś się wcześniej, omawiałeś zapewne z reżyserem poszczególne etapy zdjęć. Opowiedz mi troszeczkę, jak to przebiegało. Znaczy genialnym to się okaże może po projekcji, ale bardzo mi miło. No tak, przygotowywałem się, tak jak do każdego filmu zresztą. I to był dość długi proces, bo myśmy mieli zdjęcia, zaczynasz w marcu, one się przesunęły na maj, więc mieliśmy te dodatkowe kilka miesięcy, żeby opracować film w każdym detalu. I jeździliśmy do miejsca, w którym kręciliśmy też jakby wielokrotnie i myślę, że to był taki jeden z lepiej przygotowanych filmów przeze mnie i przez Janka Komasę. Powiedz mi, bo właśnie moim zdaniem operator kamery, reżyser, aktor i oczywiście cała ekipa to jest jedność. Co sprawiało, że porozumiewaliście się na tej samej fali? Czy były momenty, że jednak nie? Tak, no na szczęście operatorem kamery i autorem zdjęć jestem ja, także tu akurat mi się udawało dogadywać w miarę nieźle z operatorem kamery. A takie było szczęście w tym filmie, że to był film wyjazdowy. Ja uważam, że te zdjęcia wyjazdowe, kiedy nie rozjeżdża się ekipa do swoich domów i wraca do życia rodzinnego, tylko jest na wyjeździe, to jest dla wszystkich trudne, ale jednocześnie jakby ta praca i nad kształtem filmu, nad różnymi elementami trwa też po zdjęciach. Także to, że myśmy byli razem i nie mieliśmy pewnych dystrakcji, to nas bardzo złączyło. Powiedz mi, najlepsza scena twoim zdaniem według ciebie jako operator? No to ja nie mogę tego ocenić, to nie mam dystansu wystarczającego. W takim razie zapytam, dlaczego twoim zdaniem bardzo dobrze, ale co właśnie spowodowało, że został film nominowany do Oscara? Film nie jest nominowany do Oscara. Film jest polskim kandydatem do Oscara. To jest 90 filmów, a nominacji będzie 5. Teraz wszystko zależy tak naprawdę od promocji, która jest bardzo droga. I liczę, że jednak się uda przez tą masę filmów naszemu skromnemu filmowi gdzieś tam przebić. Ja trzymam mocno kciuki, żeby jednak udało się przebić. Mam ogromną nadzieję, bo to jednak nasz rodzimy polski film i zapraszam do kin od 11 października. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.